Ty się w drzwi nie mieścisz. Wejdź, ty się w drzwi nie mieścisz w pedale. No naprawdę, nie. Ty szofer! Co? Oooo! Ty gnoju zajebany. A czy wypierdolę stąd zaraz? Wypierdalaj, chuj wypierdolony. Odejdziemy. Chodzę jak maszyna, chcę to iść. Ta druga w głowie, tylko co mi krwi. Te szare bloki nauczyły. Młode piersi, ale nie te. Trzymam ci przy stronie broń. Siema, jestem Marek. Dalej podpisuję płyty. Podpisałem już jakoś 5000 sztuk, a zamówienia cały czas rosną. Zostało mi jeszcze do podpisania na pewno 10 tysięcy, ale pewnie będę musiał podpisać więcej. Dlatego stwierdziłem, że dzisiaj zrezygnuję z nagrywania filmów. Twój kanał oddaję nowemu pokoleniu, no ponieważ po prostu to wszystko, co się tutaj dzieje, podpisywanie płyt przerosło mnie. Jest tego za dużo, nie mam czasu ani się wyspać, ani wyjść sobie gdzieś, ani nagrać filmu. Muszę to wszystko podpisać, żeby po prostu wyrobić się na czas. Ale jeżeli chcecie płytę, to tutaj jest link do strony, na której możecie zamówić album kamerzysty pod tytułem Afirmacja. I co, tak jak już mówiłem wcześniej, twój kanał przekazuję nowemu pokoleniu, mojemu bratu. Chodź tu no. Siema, jestem Robert. Tak, odwaliłem go w takie ciuchy, że wyglądał na bogatego. I on po prostu będzie się od teraz zajmował tym kanałem, bo tak jak mówię, nie mam czasu już na robienie filmu. To wszystko mnie przerasta, za dużo obowiązków, za dużo rzeczy, no jestem zmuszony zrezygnować. Chyba, że jakimś cudem wyrobię się, żeby te płyty podpisać wszystkie w 2 dni, no to wtedy wrócę. Ale póki co na dzisiejszy odcinek daję go wam. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, kliknąć czerwony przycisk, ten czerwony przycisk tam na dole, ponieważ już wkrótce zbliżamy się do 3 milionów subskrypcji. No i zajebiście by było, jakby ten oto człowiek miał 3 miliony subskrypcji, nie robiąc nic, po prostu dostając ode mnie kanał. Szofer jest? No. Musimy kamerzystę załatwić. No to masz. Wiesz gdzie jest? W sensie ten Borek. Borek? Nagrywając coś w studio? Dałbyś radę mnie zanieść na dół? Znowu? No nie chce mi się chodzić po tych schodach. No mi się też nie chce. Jeszcze wezmę Borek. Dobra. Chyba jakby co mógł założyć. Chodź Robert, też na dół. Ej, weźmy, tylko nie walnij. Ej, tylko uważaj na tych schodach, no. Młody, weź drzwi otwórz. Dasz radę? Tak, na spokojnie. Król wchodzi do studia po raz ostatni na filmie. Co tu się dzieje? Miło było przez te 2 lata. Ale wszystko co dobre kiedyś się kończy. Załóż worek. Ale co tu się dzieje? Bo nagrywamy, jest ogólnie ważne ogłoszenie do przekazania. Jaki? A widzę, że tutaj od razu macie światło LED-owe. Ale człowieku, przeszkadzasz mi w nagrywkach. A co nagrywacie? Pokaż. Dobra, idź. Zajebisty, co? No dobra, to... No to do widzenia, no. Ale czemu wy tu z tą czekaj, kamerą? Czekaj, przecież tutaj masz masę ścieżek, nagrane już jest. No co jest nagrane? Dopiero dobra, zaczęliśmy. Bo ja mam ważne ogłoszenie, tak? I co on w ogóle tu robi? To jest mój brat, znasz go? No znam go, ale co on tu robi? Zaczki jest ulany. No jest ulany, no. A czemu ma koszulkę bossa i pasek Gucci? No ledwo co się te rzeczy zmieścił. Ja kupowałem eski na siebie. Skąd on ma pasek Gucci? Czemu ma pasek Gucci? Co ty robisz? I bossa koszulkę? Ja cię jeszcze wychowam. I koszulki, czapkę Kelvina ma. Słuchaj, bo jest ważna informacja do przekazania. No. Rezygnuję z tego wszystkiego. Podpisywanie płyt przerosło mnie. Tego jest od cholery. Ja nie dam rady podpisać, dlatego oddałem kanał. Ale jak oddajesz kanał? Nie robię tych filmów, nie mam czasu na robienie filmów, nie mam czasu. Teraz czy już zawsze? No nagrajcie z nim jakiś film, ja idę podpisywać dalej. To chyba jesteś nienormalny. Ale jak? Co my mamy z nim nagrać? Co ja mam z nim nagrać? No codziennie nagrywacie filmy, jakoś do tej pory godziliście to z nagrywaniem. No dobra, to siadaj młody, ja będę kawałki, nauczysz się kawałki robić. Czyli dzisiaj on jest tym lordem i już no dobra, będzie. Siadaj młody, jesteś lordem. Ja idę dalej podpisywać dzisiaj, płyty. Siadaj. Znasz wszystkich tych ludzi, to jest szofer, kamerzysta, tak. Bańczyk, służący. No dobra, no to niech siedzi. No jest. Dobra, ja lecę dalej podpisywać płyty. Jak chcę. Mam nadzieję, że z tego wyjdzie zajebisty film. Dobra, cześć. Masak. Ale nagrajcie coś jeszcze. Dobra, idź już stąd. No, nagrajcie coś jeszcze? Marek! Idź podpisywać te płyty, cholera. Ale co? No i co teraz mamy robić? Co mamy robić? On ma siedzieć i patrzeć jak my nagrywamy? Bez sensu trochę, no. O, pierdziele. Dobra, nagrywamy to? No, nagrywamy. Jesteś gotowy? No, a co ty możemy robić? Piosenkę nagrywać. Przecież nie będziemy żadnej piosenki nagrywał, rozumiesz? Dlaczego? Bo tak sobie zażyczyłem, proste? A ty masz 10 lat, co ty masz pedałem? No ty jesteś pedałem niedorozwiniętym. Kim? Pedałem! Idź do logopedy, typie. Wiesz, naucz się mówić, bo tak sobie będziesz jak... Masakra, nie? Ja nie wiem, ty jakie rozwyczone dziecię. A ty co masz problem? No co mam problem? A co ty robisz na komputerze? No, no nagrywam kamerzystę. Wiesz, co robicie w więzieniu? No, no. Bo cię po dupie. Tak? No. Wiesz, bo z nim trzeba coś zrobić, nie? Ale ty, a ty lubisz w bagażniku jeździć? I las też lubisz? Ty lubisz psa walić. Nie. Ale mi ryjecie, panie. Ale... Możemy go wziąć na przykład w bagażniku do lasu. Szofer. Ja nie wytrzymam tu. Co mówisz do mnie? To ten pies. Mam wstać do ciebie? Mam wstać do ciebie? Mam wstać do ciebie?
Przeproś pana teraz. Przeproś pana. Sargi. No, dobra, co z nim robimy? Bo ja nie wiem. To, ale to jest przegięcie, nie? No, to jest przegięcie, nie? Zobacz, jak on się nazywa. Jak go... patologia. Patologę, nie? Ale ja z nim w ogóle nie będę... Ale ty wiesz, że on nawet nie wie, co on robi, bo on się śmieje z tego. No tak, ale ja nawet nie będę z nim tu siedział, bo człowieka ja nie wytrzymam, nie? Ja mam dosyć tego, nara. Sami sobie to nagrywajcie, przyszedł jakiś małolat. Ale człowieku, to samego mnie zostawisz z nim? A co ja mam z nim robić? I tak mi nie da pracować. To jak chcesz, to sobie nagrywaj przy nim, a zresztą beze mnie nie nagrasz, ja nie wiem, co chcecie robić. Ja to bym go wziął, nie wiem, na jakieś kulki, jakiegoś McDonalda, nie wiem. Niech się naje, pójdzie spać, będziemy mieli święty spokój. Ja nie wiem, co ty chcesz z nim robić? Czy my traktujesz jakiegoś bachora? A co ty, myślisz, że jesteś lordem? To, że kanał przyjąłeś, to nie znaczy, że jesteś lordem. Widzisz te ubrania? Widzisz ten pasek Gucci? O Boże, no i co? No nie stać się. No dobrze. Ja chyba też tam pinę. Nie wiem, zostaniesz z nim służący? Nie, nie. Ja się nie będę zajmował dzieckiem. Dobra, to co, nagrywamy to? No, nagrywamy. Na szczęście powiem. Boże! Oła! Ej, co ty robisz? Co ty mu robisz? Młotek! Powaliło cię! Jakie powalone dziecko, ty! Powaliło cię do końca! Co on odwala? Młotkiem! Tylko mężysta chyba trzeba do szpitala jechać. Boże, co będzie? Co? Nie! Zobacz! Zobacz, jak przyjapy! Cicho! 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 On mi wyjebał. Ty, co mam z nim zrobić? Zobacz, czy on się wierzga. Ty dziecko to chyba trzeba do psychiatryka zabrać. Zobacz, czy mnie bije, ty. Ja nie wiem, co ja... Ała, szczypie! Ała! Weź go, mu nie wiem, dreje mu wychodź. Widziałeś, co on zrobił? Ała, jak mnie poszczypał! Co on robi? Co on robi? Wiesz, co on robi łatkiem! Ała, ugryzł mnie! Ała! Ugryzł mnie! Ała! Ała, no nic nie jest okej, nie widzisz? Gryzie, szczypie! Boże święty! Dobra, nie wiem, nie, co z nim robimy? Nie wiem, czekaj. Ja z nim nie wytrzymam całego dnia. Weź się czytać. Ła, znowu mnie ugryzł! Boże. Ten, wyjdźcie z nim na dwór za chwilę, nie? Jak na dwór, zobacz, on cały czas. Bierz, ła! Nie, dobra, to już jest koniec, nie? Dobra, dawajcie go gdzieś wywieziemy, nie? Tak dłużej nie wytrzymamy. Nie, nie wiem, co mam z nim. Wy nic nie nagracie, nie? Masakra. Dobra, weź rób stopkę, trzeba go stąd wynieść, nie wiem, zaraz go ogarniemy, nie? Tak, młotkiem czasu. No, masakra, nic się nie stało. Pa, pan się wiedźga, nie? Masakra. No, gdzie te fakolce? A, dobra, to ja mam pomysł dla niego. Ciekawe, czy ma gilgotki, patrzcie. Zobaczymy, czy ma gilgotki. Chyba nie, bo jest tatuowany. O Jezu, masakra. Ja spierdział się. Aha. O tak, o tak. O masz. Ale śmierdzi, o Jezu. Dobra, ja robię stopkę i idziemy stąd. Idziemy stąd. Masakra. Chodź, Boże, co za dziecko. Będziesz spokojny już, czy jeszcze nie? Halo? Tak, tak. Na pewno będziesz spokojny już? Tak, tak. Na pewno? Bo cię wiesz, że zawsze moja ręka sięgnie. No. To kim ty jesteś? Bogiem. Tak, no. No. Chyba Januszem jest. Spokojny ma. Ci... No. Z Januszem jesteś, nie Bogiem. Pozwolę sobie. O, mama! Grzecznie, bądź. Co ty robisz? Grzecznie, bądź. Myślisz, że ta czapka kosztowała? 2 złote na bazarku. Czekaj chwilę. Ale co ty robisz? To jest moja czapka, oddaj a to. Teraz wiesz, ile ta czapka. Oddaj to, oddaj to. Ty, łapy. Co łapy? Ty słyszałam, co wyliżysz mi dupę, poproszę o swarcie. O co ci chodzi? No. Jesteś dziecko nienormalne? Patrz, dobra, czekaj. Nie, nie, Jezu! Wyliż mi tą dupę! Weź ku spokój. Dupę! Dobrze, dobrze, braciszek, jazda z frajerami. Ty, a ty masz problem, jak... Wyliż mi dupę, gówniarzu! Weź się ogarnij, człowieku, nie? Uspokój się, miałeś być spokojny. Tak, 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 tak. No. Z tym dzieckiem nie wytrzymam dalej. Dobra, nie wiem, co z nim robimy, no. Jesteś nie, gówne. Dobra, dawaj go na jakieś kulki zawieziemy, nie? Stór pysk! Stór pysk! Zaraz, ty gówniarz jesteś! Jak on się w ogóle do mnie odzywa? Dałem! Masakra. Masakra, nie? Dobra, nie ja wiem. Nie dalej. Co z nim robimy? No nie wiem, no... Nie mamy czasu, chcesz nagrać dzisiaj ten kawałek, to weź coś wymyśl, co? Nie wiem, zabrać go na McDonalda, niech się naje i pójdzie spać, albo nie wiem. Bo już naprawdę, no przychodzi ludzkie pojęcie to. Idziemy gdzieś, jedziemy, nie wiem, gdzie szofer. Niech weźmie samochód, może gdzieś pojedziemy, no. Gdzie jest szofer? Bo ja płyt nie mam, słyszysz? A ty co w ogóle robisz? No to przestań podpisywać te płyty i... Weź się za nim, dobra, ale jak ci skończymy tu płyty, to chociaż byś mógł tam pomóc. Gówniarzu, po gumę. Idź, dziecko. Po gumę. Zostaw mnie. Jesteś gówniarzem. Zostaw mnie. Tak ona i do pana. Ty jesteś jakiś nienormalny, nie? Ty naprawdę, do psychiatry, do psychiatry. A co, kochasz mnie pedale? Ja pier... Ją gwiazdy robi. Dobra, idę stąd, jesteś pedale. No idź, idź. Ej, ale ty nie pokazuj środkowych palców mu. Weź tylko brata, bo to jest jakaś patologia, nie? Nie pokazuj mu palców. To jest jakaś patologia, no. Marek, bez przesady, no. Zobacz, jak... Ale jesteś niedorozwinięty! Matka cię nie kocha! Boże, masakra. Nie, dobra, kończymy to. No. Jesteś dobra, zaraz coś wymyślimy, tak? A ty się uspokój już, tak? Ty, dobra, ja go tam przytrzymam, ja go... Proszę, pedofil! Pedofil! Jezu. Co?
co jest? No nie widzisz, co się dzieje z twoim bratem? Płyt to jest jakiś... Wszystkie są podpisane, co są tutaj. To jest jakaś patologia. No i co z tego? Dobra, wszystkie płyty są podpisane. Weź szofera, poproś, żeby mi tutaj przyniósł jeszcze. Dobra, mam nadzieję, że to pierwszy i ostatni raz, jak uda się. Nie wiem, kurde, ja jestem wykończony tym podpisywaniem płyt. Nagracie z nim film. Tak, nagramy. No, zajebiście, dzięki wielkie. Gówna! Piszcie w komentarzu Team Bumble! Że co? Że Team Bumble? Piszcie Team Bumble, no mówi. Zobacz, co on mówi, za głupoty. Piszcie Team Bumble, rozumiem! A czemu wy w ogóle na ziemi leżycie? No bo jak mam go upilnować inaczej, jak on mnie bije za każdym razem, no. To chyba... Piszcie Team Bumble! Rozmawiamy ochroniarza! Muszę go dźwignią trzymać, nie? Co ty sobie z małolatem nie możesz się... Nie, no trzymam go dźwignią po prostu, nie? O, może dobra, tutaj dobra, na rękę. O, to... Bumble cię rozwali! A w oktagonie będziesz leżał jak pedał! Jesteś gównem! Odważnie! Team Bumble! Jesteś gównem! Ła! Ugryź mnie! Ła! 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 Zobacz, znowu mnie ugryz! Dobra, ale co robimy? Bez kitu. Nie wiem. Ugryzie, no co mam? Masakra, nie? Dobra, jedziemy stąd, nie? On jak małpa się zachowuje. Uspokoisz się, młody? Dobra, ochroniarz, pakuj go do auta. Dobra. Jedziemy. Ty jesteś pedałem! O nie! Gówna! O! Chyba, czy mówiłem, że cię ochroniarza ręka dotknie, nie? Jesteś pedałem! Co robisz, młody? Składam sobie buty. Gdzie wyjedziemy z nim w ogóle? Uspokoiłeś się już w ogóle, czy nie? Nie rozumiem, po co my dowiedziemy. To jest pedofil, Gdzie chcesz? Ty jesteś pedofilem. A ja też jestem? Tu też jest pedofil. Nie, ty jesteś spoko. Ale to jest taki jeden pedofil po popraniu. Po czemu mnie młotkiem walnąłeś? No bo tak przypadkowo, bo myślałam, że trafię na tego pedofila. Ty się w drzwi mieścisz. Wejdź, ty się w drzwi mieścisz w pedale. Jezu, ja nie chcę, masakra, nie? No, stół też jest, bo jesteś gównem. Ej, wiesz, że jesteś taki głowę, nie? Ej, służący, jesteś tak elastyczny jak plastelina. Jesteś tak elastyczny jak plastelina. Nie, nie chcę, nie wiem, czy chcę być. No, naprawdę, nie. Ty, szofer! Co? Uuuu! Ty gnoju zajebany, a cię wypierdolę stąd zaraz, wypierdalaj, kurwa, pierdolny. Kurwa ci zaraz. Dobra, dawaj, weź go, wyweź go. Zaraz pierdolne, kurwa. Wycieraj to, kurwa, wycieraj. Wycieraj to, kurwa. Chuj jebany, mały. No wycieraj to teraz, no co ty? Pierdolona, kurwa. Jesteś jakiś nienormalny, zobacz jak się pluje, kurwa, nie? Kurwa, zjeb, mały. Masakra. Dobra, wejdź, dziecko, uspokój się, nie? Ja pierdolę, do lasu. On go chyba zobaczył, do lasu cię bierzemy, kurwa, wychłostamy, nie? No, dzwonię do Kubańczyka, masakra. Co chcesz? Po to dzwonię. No już przegięcie to jest, napluł na mnie, no czaisz to, co to w ogóle jest? Jakiegoś psychiatryka odwieźć, no jeszcze nie będę z nim przebywał. Ej, zabierzemy cię do weterynarza, żeby cię uleczyli. Jest masakra, halo, nie? Są jakiś... No weź tu przyjedź, bo ten dzieciak, nie wiem, co on odpierdala w ogóle, weź go. Zrób coś z nim, bo ja już nie wytrzymuję, nie? Stół, ten pysyk, co mi zrobił? Ty skąd Marek? Dawaj, weź przyjedź, proszę. Nie, normalnie, ale wiesz, gdzie jesteśmy. No nie wiem, ty, porównuj do Marka, gdzie on się wychował. On chyba go w zoo zostawił. Obciągałeś się lenikowi. Przez te 10 lat chyba go z zoo odebrał, dobra, nie? To czekamy, obciągałeś się lenikowi. Ja się nie? Ja zaraz zrobię. Zobacz, co on robi, zaś. Zaś, dziecko, ty. Dobra, ochroniarz już jedzie, gówniarzu jebany. Dobra, weź, weź. Dwa stare, tylko para, twój stary ją odpala. Dobra, jedź do ochroniarza, niech zrobi ten porządek. Dobra, jadę, żeby mnie ochroniarz znalazł. Ja pierdziele, nie? Już naprawdę, to jesteś nie, głupią nie szmulą! Jesteś szmulą! Ty ale to dziecko, dziecko ma grubo na bani, nie? Ty masz down na przegięcie jakieś. O, jest! Dobra. Ty sperma ci... Dobra. Cicho, sperma ci wyskakuje. I idź, człowieku, idź, nie? Już się ochroniasz tą zajmuje, nie? Jesteś pedałem. Ochroniasz, zrób! Ej, nie, nie! Uciekaj. Zrób z nim porządek. Nie, no dobra! Ej, nie! Badaję się! Porządek. To jest jakieś nienormalne, weź go wywieź, kurwa. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Ej, co wy zrobiliście? No nareszcie będzie. Ale co wy zrobiliście? Ja rozumiem. Będzie no, ale ty, ale co on sobie... Chcesz nagrać płytę? Nie, no, przegięcie. Muzykę zrobić? To było przegięcie już. No, no dobra, no, no, ale no, weź to dziecko, no. Ja nie wiem, niech go gdzieś wywiezie na leczenie. Kurtkę. No dobra, ale to jest tylko dziecko, jakby nie patrzeć. No ale nic to nie jest nagrać. Potwór, to nie jest dziecko. To naprawdę, zobacz, jak on się zachowuje. No to trzeba było te leki jakieś posłakające, no, a nie do bagażnika i gdzieś wywozić. No bez przesady, to jest 10-letni dziecko. No to bierz go, weź go i zajmij się nim. Masakra. Bo ja nie jestem nianką. No i co, gdzie go chcecie wywieźć? Ja nie wiem, ochrona się.
się nim zajął. Kuba się nim zajmie. Kuba wie co zrobić. No ale chyba nie chcecie mu nic zrobić, co? A czy ja coś zrobię? My jedziemy, tak? Będziesz nagrywał. To gdzie my jedziemy? No ochroniarz zrobi porządek z nimi i wróci, tak? Będziesz dalej płytę nagrywać. Nie wiem, przegięcie moim zdaniem. A co Markowi powiemy w ogóle? Ja nie wiem, no Kuba coś musi powiedzieć mu, nie? Żeby go na jakieś kulki wywiózł. Chodzę jak maszyna, chcę to iść na drugą w głowie, tylko co mi krwi. Te szare bloki nauczyły młode piersi, ale nie te wstrzymam ci wszystko, nie broń.